Więc po prostu niestety. Ale! Dlaczego przegrywam? Skoro to nie był ten... No nic. Dobra, koniec. Wiem, jak to się skończy, że ona zaraz zaatakuje. Także prawdopodobnie trzeba będzie po prostu uciec. I tyle. Wziąć sobie na przykład tutaj. Oni tutaj są łucznicy też. No właśnie, gdybym miał łuczników. Albo gdybym po prostu... Nie wiem, czy można zaatakować po prostu... Na przykład zwykłą tutaj tą... armią. Która będzie osłabiona i po prostu potem zaatakować tę. Idzie! Tak? Nie. Nie idzie, ale weźmy sobie tę armię tutaj. Będziemy wiedzieć więcej. Tylko kurde, nie mam tutaj tych. Wysoki elf, akolita. To jest pierwszy również łucznik. Taran bojowy. Tutaj można by robić jednorożce i inne. Dobra. Na pewno Sundren się przy tym przyda. Żeby powstrzymać skurczybyka Gamblaga. I na pewno przyda nam się ten oto tu. No. Właśnie. Jeździec jednorożców. 54, walka wręcz 13. I dobry ma... Kurde... Prędkość ma dobrą. Znaczy prędkość... pancerz chuj. Także fajnie. Możemy zrobić właśnie takie jednostki... Jeździec gryfów. Dobra. Ten tu wraca. Dobra. Spróbujemy tak trochę zgamblagować. Bo i tak tutaj nic jakby nie wykorzystam. Oni są dobrzy w zwarciu. 5x32. Wysokie. 5x32. Punkty ruchu. Aha. Chyba, że po prostu coś mu rzuci na przykład. Wiecie. No! Poszukiwacze skarbów. Grabież zwłok. Pozwala zyskać drobną ilość za każdą jednostkę zabitą w walce. Żelazna ręka. Rządzi populacją miasta żelazną ręką. Wybrane miasto otrzymuje premię plus 300 do zadowolenia. Nie wiem, co się stało. O! W sensie, że mi... kamera zjeżdżała. Dobra. Tak naprawdę wolałbym, żeby to on mnie zaatakował tutaj. Żeby sobie na przykład palisadę dziabnąć. Ktoś ten zostawił kod Public Bats Happiness Bonus. Dodatkowo 10 punktów oświecenia. Pałac Łotrzyka generuje manę. Dom budowniczych nie chcemy, dom wojny tak naprawdę byśmy chcieli. Ewentualnie, ale to tak jakoś... Nie, to... Żeby te towary generować właśnie. On chyba nie przyjdzie tutaj do mnie, bo widzi, że mam armię dookoła. Zastanawiam się, czy mógłbym mu zaatakować jego armię. A potem na przykład dobić. Będziemy tak chcieli zrobić. A tu był Gamblag. Skurczybyk. No dobra. Bo Gamblag... To jest inna armia, jak widzicie. Podwójna, ona się nie mieści. Dobra. A, to jest na całym tym. Na całej. To jest kapłan. Ale samego Gamblaga nie ma tutaj, widzę. Zróbmy walkę manualną.
Zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało. Ładnie to wygląda. Ej, nie wiedziałem, że są takie budowle. Ciekawe, czy to można walczyć mniej więcej. Uuu! Co to mają one? Czarodziejski ogień. Różne te. Prosty strzał, to fajne. A te? Też, tylko po 3, tak? Te mają po 4, no. No to była lepsza wersja po prostu. Schowajmy się gdzieś tam za kamieniami. Po prostu tak, żeby ich ponękać trochę, nie? Po to tutaj przyszedłem, to mamy. Oła! Zniszczyli mi wszystkich, świetnie. Ładnie to wygląda, powiem szczerze. Tych tu jeźdźców, tych kapłanów, gdyby tak wyeliminować. To było fajnie. Znaczy, oczywiście musiałbym w następnej turze dziabnąć. Ciekawe, ile ma kurde tego, tych punktów mamy. Ci tu idą, ale dziabnął chyba raz tylko. Z drugiej strony nie chcę tych czarów, ale to jest chyba... No właśnie. Gracze... Duże... Zastanawiam się, czy to jest po prostu co turę, czy jak. Bo mamy, many mamy sporo, więc warto by chyba jednak dziabnąć. Wzmocnienie precyzji. Prawne oko. ...36. Kara za linię widoczności. Tutaj. O, za odległość tylko. No 4 widzę. Ale... Chyba, że tych by. Chciałbym, za odległość. Kurde, to już tam było lepiej. Ale szczęście. Ładnie. I tutaj pojedynczy strzał, ale nie szkodzi. No i chyba tyle jednostek, nie? Tu rzuciłem. Ci przybiegną i co? Co się stało? Właśnie, żeby tych kapłanów, kurde, skurczybyńskich wyeliminować. I tych jeźdźców. Ci tu mają 70 życia. No jeszcze kurde kolej. No to nie będą łatwe walki, powiem szczerze. Dobra. Ale. Trzymamy dalej tutaj ten. Prawne oko mamy, tak. Jest. 3,5. Tu jest. 9,13. Tak kapłanów, kurde, wyeliminować jednak. Bo ci mają 39. Ci mają tylko 19. Bo tych dostanę 3,5, prawda? Bo mają pancerz. 3,5, więc ich nie zabiję na pewno. A tych przynajmniej bym jedną jednostkę zabił, by musieli sobie coś pomyśleć. Nad tym wszystkim, chyba żeby kogo innego. Dobra, dziabnijmy tych kapłanów. No właśnie. Kara za linię widoczności. Kara za odległość. Jeden, ile oni tu mają? 30. No to kurde. Minus 75 razy 3 razy 3. No po 3 im zadają, to jakieś są kpiny, nie?
od jednego do dwóch, od jednego do dwóch. No nieważne, kurde, tak czy inaczej. O! A tak. W sensie, że maksymalną, prawda? Pewnie bym atakował. Ktoś tam jeszcze został. Ci tutaj. Ile oni mają tutaj? 12. No to chyba, jeżeli teraz ich nie zabiję, w sensie na tamtej ludzie, to już cześć. Ale! Mamy tutaj! Dziabnięcie! Tak jest. Dobra, dwie jednostki padły. Może tych kapłanów później. Może przeżyją tu. Tu są łucznicy. Archers ready! Dobra, zabili mi ich. Kolejna konnica. Ci tu przybiegną. No dobra, wydaje mi się, że kapłanów będzie można wyeliminować jeszcze. Bo mam jeszcze wprawne oko. Tak. No właśnie, kto tu jest? Chyba, że strzelców. Strzelców bym wyeliminował na pewno. Tak. Wyeliminujmy po prostu jednostki do końca, które można. A innymi się będziemy tam zajmować w następnym... Następną razą. Chyba, żeby uciec po prostu. Uciec i po prostu wyrwać ich z tych okowów, żebym po prostu miał czysty ten strzał. Tylko, że ja jestem atakujący, prawda? Także mam tylko, że oni po prostu przyjdą. Ale ktoś tu idzie faktycznie. Nie, nie, nie! Zostawcie mnie! 16, kurde. Dobra, no ale coś tam, kurde, się udało. No i zatem zabili ich. Właśnie zastanawiam się, ile tur zajmie im odbudowanie takiej, powiedzmy, armii, prawda? To jest kara za odległość. Tu są, kurde... 1, 2, 1, 2... O tych mógłbym ciapnąć stąd. Tylko tu jest... Przez krzaki nie widzę. Ile nie mają życia? 37. Gdybym podbiegł trochę... Tutaj tak, trochę mało. Nie, nie, musiałbym uciec. Jakieś miejsce sensowne. Bo w ogóle wyjść tutaj z planszy. Bo jest taka możliwość. No ale... Czy oni będą mnie atakować? Chyba tak. Pewnie kara za odległość, nie? Będę tylko krwawienie, kurde. Kapłani, kapłani. No właśnie, gdyby tak po prostu ich, o, na przykład tych tu, 66. Od jednego do trzech. Kurde, tak naprawdę wolałbym tego dziabnąć. Tych uczników. Żeby po prostu moi ucznicy potem, jak będą, nie mieli żadnych problemów. Aha! No i tam, cokolwiek. No, ale trzy jednostki, kurde, wyeliminowałem, jakby nie było. Może kapłanów się jeszcze uda? Chociaż wątpię. No już, cześć. No to może ich tam nadgryzę trochę. Żeby po prostu mieli potem mniej, jak zaatakuje ich Sundren. No i cześć. No niestety. Ale mam nadzieję, że nie ma. To nie jest porażka. Się zdenerwuję. Dobra. Znaczy, tak słabo, dobra, ale okej. Mogę ich zaatakować. Świetnie. Zatem atakujemy. Ty gnojku. No, widzicie, mało zostało. Bardzo prawdopodobne zwycięstwo, zwłaszcza, że mam tych łuczników, to łuczników, kapłanów i moich super jeźdźców. Walka manualna oczywiście. Mam nadzieję, że tutaj się to zwiększa co turę, że to jest po prostu na walkę ilość rzucanych czarów.
Ej, zero mam. Rozwalił mi cały po prostu roz... Nie. Się wystraszyły. No przynajmniej wychodzą, kurde. No właśnie, ci są tutaj, widzicie, trochę tego. Dziabnięci. Nie wiem, na ile to się po prostu ten... jak to się, kurczę, dzieje z tym... Faktycznie nie mogę rzucić czarów, nie mogę. Nie wiem jak się odzyskuje te punkty. No dobra, kurde, tu mają jakieś szarże. Cel odpowie. Poza zasięgiem. Tu bym miał też szarże. Ale myślę, że warto by się schować gdzieś tu i potem zaatakować z flanki tych kapłanów po prostu. Przenosi podczas walki na wolne pole. Raz na bitwę. O, to fajne, żeby na przykład kogoś wciągnąć w pułapkę. I mieć potem... Poza zasięgiem, poza zasięgiem. Są nasi kapłani. Dobra. Wszyscy w defa. Tak, ci tu idą. Trujące pociski, ale mamy sporo życia. Kurde! Myślałem, że pójdą tutaj. Zaczyna trzeba było to przewidzieć. Dobra. To mamy taką sytuację, że ci nie można dosięgnąć celu. No właśnie, oni się kurde oddalają. Aj! Dobra! Walka! Przebicie zbroi! Zabici? Prawie! Pięknie. Dobra. To tak robimy teraz. Ci mają mnóstwo. Kara za widoczność, kara za bzdury. To nie powinniśmy mieć. Odległość jedynie. Kto im został w ogóle jeszcze? Raz, dwa, trzy i tutaj ci cztery. No. Powinniśmy sobie dać radę, myślę. Szarża. Cel wykonuje pierwsze uderzenie. 50-50, ale oni i tak zginą. Dobra. Albo nasi zginą. Kurde. Ile tam zostało? 12. Skuszy, gdybym chciał, to akurat. Tylko 2-4, bo mam za linię widoczności. Damn! 5-7. Dobra. Mają 25. Czy ktoś się ruszył? Czy ktoś się nie ruszył? Ci kapłani mnie tutaj denerwują. Mogę stracić tych tę jednostkę fajnie. Nie, tak strącę. Zabiją miło? Tak. Masakra. O! Zabili mnie! Nie! Ale to chyba nie koniec, ponieważ... Z tego względu nie koniec, iż gdyż... Ona się po prostu odrodzi, prawda? I teraz... Charge! Został jeden. Uciekaj, uciekaj! Nie ma bzdur! Dobra. Tutaj. Nie wiem, czy będę mógł skuszyć dziabnąć. Mogę. Do tego głuszenia tylko z bliska, prawda? No ale dobra.
Co prawda za dwójkę, bo za dwójkę, ale zawsze. Aha! Tylko pytanie właśnie. Czy to się... i zwycięża? I co teraz? Tu mamy ich, tych skurczybyków. Miasto czeka na decyzję o swoim losie. Albo kupujemy, albo sprądujemy, albo wchłoń. Wykonaj akcję. Do szczęścia. To akt zła. Dostajemy 240. I 150 wysiedlenie mieszkańców miasta na rzecz wysokich elfów. Bo mógłbym po prostu mieć pewnie inne te... No właśnie, tych halabarników po prostu zwykłych tych mieć. A tak to mógłbym zmniejszyć, jakby mieć swoje jednostki, prawda? Ale wchłoniemy ich po prostu. Tak. Pozostała jedna tura. Dobra. Czy to się okazało, że... Tu jest nasz gryf. Tak? Jest. Jest, pięknie. 15 walka wręcz, 65 całkiem nieźle. Wrażliwość na truciznę 20%, kurde. No niestety. Szarża. 4 lub więcej pulsa da 6%. Zada 6% fizycznych. 6 obrażeń więcej, fajnie. Zaatakować szarżą, by dodać dodatkowe obrażenie. Kawalerzyści są wyjątkowo skuteczni przeciwko strzelcom, których zaleta ataku dystansowej kurczy się ze sprawą wyjątkowej szybkości wierzchowców. No właśnie. Tak standardowo, tylko chciałbym... Aha, za 3 tury powróci. Dobra, umiejętność do zbadania. Operacje cichociemne większe. Weźmy sobie operacje cichociemne. No, niech oni tutaj handlują towarami, bo to i tak nie chcę tutaj nic robić. Czarowisko wróżek, spoko. Jeszcze powróci. Sundren z rodu Inok powróci do swojej tolicy za 3 tury. Do tego momentu twoje imperium będzie pogrążone w chaosie, nie będzie można rzucać zaklęć ani prowadzić badań. No trudno. To jest zrobione. Potem są towary robione. To jest przychód złocie. Baza miasto, utrzymanie. No dobra. To już jest zrobione. W chaosie. Do stanu wioska. Z tym, że gdzie jest nasz ten... O. On by się tu przydał, żeby w tym mieście zaprowadzić jakieś porządki. Wybierz produkcję. Kamienny mur. Świątynia. Generuje dodatkowo 10... no, 10 punktów many. I jednostki wsparcia otrzymują na wejściu rangę. Czyli to są po prostu ci kapłani, prawda? Generowani. Wydaje mi się, że nie, że po prostu trzeba towarami tutaj robić. Albo populację. Chociaż populacji już nie potrzebuję, ponieważ mam w zasięgu wszystko, prawda? Aha! Jeźdźcze. Pięknie. Warsztat obrężniczy. For free. Też można trybusze i inne robić rzeczy. No tam nie potrzebowałem, prawda? Bo... No bo nie. 177. Niech wszyscy, kurde, tymi zarządzają towarami. Bo i tak na razie nie potrzeba. No. Tak, towarami. Chyba, żeby palisadę ciabnąć. Obserwatorium. Premię do zasięgu swoich wpływów. To by było dobre, ponieważ mamy tutaj... kawałek gamblaga chyba, tak? Nie, to jest po prostu... zasoby produkcyjne. Czy ja będę mógł je wziąć? Tak. Tu jest strażnica kolejna. Do miejsców. No i spadamy z powrotem oczywiście. Także podpierniczyłem. 20 many. Tylko ciekawe, czy można by jakąś manę na przykład przeznaczyć na co innego. Nie wiem, czy tamci po prostu jakby... Ordon z 2207.
populacji. Czemu? Dobra, w każdym razie. Tutaj można by zrobić jakiś takich, kurde, kogo my tu mamy? Mamy tak, bombardiera. Pomiennika mamy. Mamy wsparcie. To jest piechota. To jest też, to jest strzelec. Także myślę, żeby jakiegoś po prostu albo strzelca ciabnąć, albo zbrojnego. Warga wręcz 11. 40 punktów, też 40. To jaka jest różnica? To jest pikinier, to jest piechota. 10-8, 10-8. Takie same ma, tylko nie wiem, jaka jest różnica pomiędzy nimi, nie? Dobra, tą strażnicę też zróbmy. Sundrem żyje, żyje. Świetnie. Kogo my tu mamy? Nie chcę budowniczego. Idź stąd. Mamy Sundren i naszego jeźdźca gryfów. No i dobra. To popierniczamy tam. Ale chyba Sundren ma poziom, tak mi się wydaje, czy nie? No. Tak, kurde. Rzut strzałką. Mocne widzenie, pierwsze uderzenie. Broniące się jednostka dokuje pierwsza. Chyba, że również posiada. No to by było fajne, jakby mnie zaatakowali, to bym najpierw ja ich dziabnął. Weźmy to. Siła ataków, punktu wytrzymałości, to na pewno. I tyle. To pierwsze uderzenie by mi się przydało. Zwłaszcza, że ona by tam, wiecie, naprzód szła. Staje nowy dzień. No właśnie się zastanawiam, czy... mam tego halabardnika tutaj i czy na przykład nie wziąć sobie jakichś tam kapłanów tutaj, czy oni się po prostu zgadzają ze sobą, prawda? Tylko 6 jednostek. No na pewno tego bym wziął. Co tu jest napisane? Punkty ruchu. Bo tu jest ten. Trzeba by zobaczyć, kto tu jest w ogóle. Co tu się dzieje? Konstrukcja. Czy tu ktoś jest w ogóle? Strzegąca twojej ziemi. No dobra, idźmy. Budynek nie był broniony. Świetnie. To mamy kolejne włości. I tyle. Tu jest kolejny. Zoruje duży obszar. Sundren, moja kochana. Trzeba iść tutaj. Tu jest przejście na... Nie, tu jest przejście na dół. A my, kochani... Nie, to nie był Gamblak. To był po prostu jego tam załóżnik Gamblaga. Wydaje mi się, że warto by jednak tak czy inaczej zbudować tutaj jakąś kapłankę. Nie no, ta kapłanka burzy jest. Szermierzy chyba dwóch zciągniemy. Wybierz produkcję. Nie, nie, tu ma się ten. Cały czas. Wyprodukowano. Strażnica. Dzięki strażnicy mamy... Nie wiem, co mamy. Coś mamy. Magazyn, arena. Dom rycerstwa. Odblokowuje rycerza. Dobra, mam 40 na 40. Co to jest to? Kuźnia magny. 10 młotka, ale co to jest ten młotek? Chyba, że prędkość rozwoju, nie wiem. To są czary ogólne. Armia czeka na moje rozkazy. To niech czeka ona. W sensie, gdzie to jest? Tu chyba. Ty poczekaj sobie turę. Mam nadzieję, że nikt od dołu nas nie zaatakuje, prawda? Powrót, powrót. Tu mamy dwóch,
tu mamy trzech, więc niestety musiałbym poczekać tam jeszcze turę, tu jedną. O. Połączyć sobie tu te jednostki. No to już połóżmy je. Nie ma co tam. Ewentualnie podpierniczyć temu, tą moją jednostkę. I tak chyba zrobimy. Weteran, weteran. Pływanie, pogromca wróżek. No, idź tutaj. I się spotkamy. Stacjonuj tam. My pójdziemy tu, a za to... jak on miał? Reskarem. Spróbujemy na przykład wejść tu. I wtedy mamy... co tu mamy? Lokalizator 20, w której zostanie... Dodaje 20-30... czyli tych możliwości rzucania czarów w turze, który zostanie podniesiony. Kto tu jest w ogóle? Co to jest za armia? Relikwiarz rozgromienia. Przywódca armii. Klasa czwarta maszyna. Wow! 10 tego, 10 tego, walka wręcz. Ork krzyżowiec. Ork siepacz. Męczennik. Kurde, oni mają dużo strasznie życia. Ale nie szkodzi. Kurde, bo gdyby to miasto zająć... Co to jest to będzie? Tu jest... kaplica. Skrzynia skarbu. Zawiera pewną ilość złota i many. Tutaj mamy... ładunek zawierający many. Ale many mamy sporo. Faktycznie te czary. Gdybym chciał zaatakować, to bym musiał te czary po prostu tutaj dziabnąć. Ale wiemy, że po prostu jak ona zginie, to jest ok. Dobra, to jest to. Operacje cichociemne mamy, czyli mamy więcej, mamy 50, jak widzicie. Może operacje cichociemne więcej, ale wolę nie. Przywołuję krukodzioby. 40 punktów rzucania, niestety, aż. Uduszenie. Wytwarza próżnię dusząc wybraną jednostkę. Zadaje wybranej jednostce przeciwnika 15 obrażeń fizycznych. Są odporne. Jednostki mechaniczne i nieumarłe. Ale kurde, 15. Chociaż kurde, te ostrza były chyba lepsze, nie? Premie. To by było dobre nawet. Zaklęcie dla świata. Rzucić przed. Tylko kurde, 60 punktów rzucania, także sorry. Gregory, ale nie wiem, czy są kolejne jakieś, chyba nie. Niszczy globalnie podtrzymywany czar lub zaklęcie przeciwnika wpływające na pole bitwy. Spiry. Operacje cichociemne weźmiemy, żeby mieć więcej jeszcze po prostu odrzucać. Dobra. O, nasze włości, miasteczko, tu przechodzi. Właśnie widziałem, że się powiększyło. Tu jest coś. Czy kogoś my tu mamy? 5. Tylko co to są te młotki, kurde? Nie wiem jeszcze. 210. Dobra, powoli się rozrastamy. Wydaje mi się, że warto by zacząć szkolić jakichś specjalnych tutaj naszych ludzi. Wysoki elf, jeździec gryfów, gildia mistrzów, przywraca, wysoka, obserwatorium, do miejsców, zróbmy, magazyn nie, arenę zróbmy, dobra, czy tu potrzebuje coś, na przykład dom wojny, strzelnicę, arenę, świątynie. No właśnie. Jak sytuacja wygląda teraz tutaj? Tu sobie mogę wziąć to. Bo mogę. Tu jest jakieś przejście. Ciekawe, czy mnie zaatakuje tamten gość. Oho! Ale wyszedł, chyba że to jest jeden, prawda?
Tu jest 5, 6, także to wyprodukowany nowy. Ale siedzi tu. Mogę go tak dziabnąć. Pojedynczego, tylko że będę miał wtedy do czynienia z tymi dwoma. Chyba, że po prostu wybrać tylko te jednostki, żeby tak zaatakował jak wtedy. Dobra, ale kochani, myślę, że tutaj zakończę moją sesję nagrywania, bo już trochę nagrywam. Także dzięki i do zobaczenia w kolejnej sesji. Trzymajcie się. Pa, pa.